brzydkie. Nie wiem, ale to nie wygląda zachęcająco. Nigdy nie robiłem pizzy z opakowania i stwierdzam, że wygląda trochę dziwnie, ale... I tak to zrobię, ponieważ dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Powiem wam, że całkiem cieszę się, że zaraz będę f***ał. W sensie to jest najlepsza rzecz, która mnie dzisiaj spotkała. Chyba będzie spoko. O kurwa. Zapomniałem nagrać momentu, w którym wstawiam pizzę do piekarnika, ale mam nadzieję, że wierzycie mi, że ją wstawiałem do piekarnika, ponieważ w sumie będę ją jadł. Zdrówko. O, mój ekran. Ej, sądzicie, że to już? Tylko musicie mi szybko powiedzieć, bo wiecie, czasu jest mało, a... a nie jest trochę. Doszedłem do wniosku, że ten filmik, mimo że bardzo krótki, mimo że nie wnoszący nic do życia, to jest kwintesencja. Piecz przez około 14 minut do momentu roztopienia sera i zarumienienia ciasta. Okej, dobra. Spoko. Ser już się rozpuścił. On wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał na samym początku. I nie wiem, czy on jest już... chyba jest już rozpuszczony. Nie mam pojęcia. Zgromadziliśmy się tutaj, aby uczcić bardzo ważną okazję w moim życiu. Ale tak, dzisiaj są moje urodziny. Z okazji moich urodzin zrobiłem sobie pizzę, ponieważ nie mogę zrobić niczego innego, w sensie jakby nie mam znajomych. Możemy spróbować rozkręcić tą imprezę, jakby to nie musi być nudno. To, że jestem tylko ja i wy, nie oznacza, że nie możemy się świetnie bawić, jakby dawać alkohol. Trochę się boję, że mój dom eksploduje. W sensie to jest bardzo prawdopodobne. Więc zjem pizzę, która jest zimna. Na pewno jest już zimna, ponieważ zrobiłem ją dawno. Nie jest to już takie złe. Nie to, co moje włosy. Skoro już was tutaj zaprosiłem i skoro wszyscy jesteście na mojej imprezie urodzinowej, możemy porozmawiać o urodzinach. Urodziny jest to okazja, którą mam totalnie w dupie. Nie wiem, dlaczego niektórzy się tak podniecają urodzinami, w sensie rozumiem, ale ja nie jestem tą osobą. Ja naprawdę nie obchodzę za bardzo urodzin. I nigdy... ogólnie nigdy nie zrobiłem imprezy urodzinowej, pomijając jakąś imprezę w podstawówce, gdzie grałem w chowanego z moimi przyjaciółmi, więc... a tak naprawdę wszyscy zostaliście sprankowani. To był jeden wielki prank. Moje urodziny są jutro. Jutro są moje urodziny. Chcę je spędzić w samotności. Rozmyślając o tym, że mam już bardzo dużo lat, a wciąż nikogo nie mam. Nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że w moim przypadku wolałbym spędzać urodziny f***ając pizzę niż z moją drugą połówką. Byłem dzisiaj w sklepie, jest to duży supermarket. I stwierdziłem, że muszę kupić pewnego rodzaju urodzinowe gadżety. Pierwszym gadżetem jest pizza, którą właśnie widzicie przez cały czas. Mam nadzieję, że wam ona jakoś bardzo nie przeszkadza, może po prostu ją odsunę. Kolejnymi gadżetami są bardzo przydatne... kupiłem też czapkę, pewnie już ją zauważyliście. Myślę, że jest ona całkiem... kolejnym gadżetem urodzinowym, który kupiłem, są... babeczki. Jak podszedłem do kasy, zapytała się mnie, przepraszam pana, ale z czym są te babeczki? A ja powiedziałam, że z truskawką. Ona mi powiedziała, że nie, one wyglądają jak z jagodą. I ja na to... możliwe. Pewnie myślała, że chciałam je uszukać tylko dlatego, żeby zapłacić taką samą cenę.
Pewnie tak myślała. Kolejnym gadżetem, którego prawdopodobnie nie użyję, albo może go użyję do kolejnej rzeczy, które wam jeszcze nie pokażę, są świeczki, ponieważ są to różowe świeczki. Stwierdziłem, że są bardzo ładne i stwierdziłem, że są bardzo tanie, więc muszę je wziąć. I tak właśnie nie wiem, po co je wziąłem. A ja nie wiem, po co trzymasz ten palec w uchu. Wziąłem, bo... O co chodzi? Obchodzą takie rzeczy, w sensie jakby nawet mnie to nie obchodzi, więc... K***a. Nie rozumiem. Ja też nie za bardzo. Ta pizza jest zimna, jakby ona w ogóle nie jest ciepła. Skoro moje urodziny już zostały zacelebrowane, to mogę wam teraz opowiedzieć bardzo ciekawą historię z dnia wczorajszego. Stwierdziłem, że muszę coś ze sobą zrobić, ponieważ zawsze jest taki moment w waszym życiu, że czujecie się tak źle i czujecie się tak niewartościowymi osobami, że stwierdzacie, że musicie coś zrobić. To właśnie byłem ja, a tak właściwie jestem cały czas. O nie, trochę zaspoilerowałem. Stwierdziłem, że nie mam spodni na siłownię. W sensie nie mam żadnych spodni do ćwiczeń, ponieważ no nie uprawiam sportu, więc skąd mam mieć takie spodnie? No przecież z nieba mi nie spadły, tak? Wiadomo, o co chodzi, nie? W sensie no nigdy o to nie prosiłem, więc poszedłem sobie do sklepu pewnej bardzo znanej firmy odzieżowej, sportowej, odzieżowej i kupiłem sobie spodnie, które kosztowały 200 zł. Dlaczego wydałem tyle na spodnie do treningu? Nawet nie wiedząc, że w ogóle zacznę jeszcze treningować. Nie mam pojęcia, po prostu tak się stało, nie? Jakby tak się stało i to się nie odstanie, jakby już się stało. Wrzuciłem paragon od razu, jak tylko kupiłem te spodnie, po czym się po niego nie wróciłem, ponieważ wrzuciłem go do śmiecia, nie chciałem kolejny raz grzebać w śmieciach, ponieważ w tym już jestem specjalistą, więc pora podszkolić jakąś inną umiejętność. A no to już skoro mam już te spodnie, no to teraz trzeba pójść na siłownię. No i wiecie, trochę się pochwalić z tymi spodniami generalnie. No i generalnie poszedłem na tą siłownię, wchodzę, a dowodzik jest. Ja mówię, nie, ale legitymacja. Kurwa, taki nie, taki Sherlock po prostu nie ugarnął, że chodzi o to, że trzeba mieć 18 lat, nie? Przepraszam, ale jeśli pan nie ma 18 lat, to niestety muszę panu powiedzieć do widzenia, nie? Kupiłem spodnie za 200 zł i co ja teraz mam iść? A mi trochę mi się chciało płakać w sumie, więc dla pocieszenia kupiłem sobie sweter. Totalnie w***any obiad. I sok z mango. Nie mam pieniędzy. Co moim zdaniem pora na urodzinowy deser. Chciałam, żeby to wyglądało pięknie. Chciałam, żeby to było naprawdę ładne. No, żeby to po prostu wyglądało jak deser. Żeby nie zmarnować wszystkich pieniędzy, które wydałem w sklepie Auchan, po prostu przydałoby mi się być oficjalnym, nie? Więc wbiję tutaj 3 świeczki, ponieważ więcej trzeba zostawić na przyszły rok. Cebula. Teraz pora, żebyście zaśpiewali mi 100 lat i żebym poczuł się bardzo niezręcznie. Więc nie róbcie tego, nie chcę się czuć niezręcznie. Pomyślcie sobie życzenie. Chciałbym być bogaty i sławny.